Kubeczek jest. Koszulka również. Więc dzisiaj będzie materiał na temat drugiego PlayStation. Ja nazywam się Ryszard Chojnowski, jest ze mną niezastąpiony Andrzej Muzyczuk. Witaj, Andrzeju. Witaj, Ryszardzie, witajcie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. I dzisiaj, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, tak jak powiedzieliśmy na początku, zajmiemy się naszymi ulubionymi grami na konsolę PlayStation 2. Przedstawimy wam naszą dziesiątkę ulubionych gier na ten wspaniały sprzęt, na sprzęt, który wywarł takie niezatarte piętno w branży rozrywkowej. Powiemy też o naszej pierwszej styczności z tą konsolą, natomiast to jest dopiero wstęp do naszej celebracji konsoli PlayStation 2. To będzie odcinek pierwszy, natomiast odcinek sprzętowy prawdopodobnie pojawi się za tydzień i on będzie już z dogrywką. Ten będzie w takiej zwartej, godzinnej formie, a odcinek sprzętowo, hakersko, rozmaity będzie za tydzień. Tak, za tydzień. Lub za dwa. Taki są. Ale będzie. Ogólnie będzie. Mamy już przygotowane, czy w zasadzie Andrzej ma przygotowane mnóstwo materiałów, mnóstwo ciekawych modeli PlayStation, może nie tak pięknych jak ten różowy, który teraz widzicie przed sobą. To informacja dla osób, które słuchają nas na iTunes, na Spotify oraz oczywiście w Radio Rock Service FM. Mamy tutaj dwie konsole, jedną klasyczną, drugą piękną, różową i będziemy dzisiaj opowiadać o naszym pierwszym zetknięciu się z tą konsolą i o naszych ulubionych grach i było bardzo ciężko wybrać. Bardzo ciężko. Co prawda ja już takie zestawienie robiłem w odcinku 113, ale on jest na YouTubie niedostępny i troszeczkę się moja dziesiątka zmieniła. Minimalnie, ale są pewne zmiany i cóż, będą przerywniki filmowe, jeśli ktoś będzie chciał oglądać, że nie przerywniki, tylko podczas naszych wywodów i dywagacji będą pojawiać się rozmaite filmiki z omawianych gier. I w zasadzie tyle tytułem takiej organizacyjnej wstawki. Możemy chyba przejść już do rzeczy, czyli do tego, jak zaczęła się nasza przygoda z PlayStation 2. I Andrzej zacznie, bo jest młodszy, a ja się napiję. Napij się, Ryszardzie. Dziękuję bardzo. Ryszardzie, ja mam moją przygodę z PlayStation 2 podzieloną na takie trzy etapy. Pierwszy etap, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem PlayStation 2 na żywo. Drugi etap, jak moi koledzy już posiadali PlayStation 2 i trzeci etap to jak już ja posiadałem PlayStation 2, a nawet już nie tylko ja, jak ja i moja Katarzyna, bo mieliśmy, że tak powiem, konsolę wspólnie, ale już chyba dobrze wiecie, widzowie, słuchacze, że większość gier i konsol, które ja posiadałem przez ostatnie 20 lat, to raczej były wspólne z moją małżonką, więc no co tu dużo mówić, no tak to wyszło, ale pierwsze spotkanie z PlayStation 2, oczywiście poza gazetami, poza jakimiś zapowiedziami, które było naprawdę dużo, tu szum na temat PlayStation 2 w roku 99 był już dosyć duży. Pierwsze pokazy, tak. PlayStation, w której pojawiły się chyba na E3 bodajże, jak państwo mnie mieli, to już i było... I Emotion Engine, tak? Tak, to było coś niesamowitego. Pierwsze, już nawet, tak mi się wydaje, że jak już tylko pojawiły się pierwsze zapowiedzi i jak konsola ma wyglądać, pojawiły się pierwsze zrzuty z gier i Gran Turismo chyba 3 było na jednym z obrazków, wyglądało fotorealistycznie, naprawdę. Jak na tamte czasy oczywiście. Tak, pamiętajmy, tak. To były czasy mniejszej rozdzielczości, jeszcze kiedy oglądaliśmy te zdjęcia, często nie w internecie, a na papierze, w rozmaitych czasopismach, które wydaje mi się w owym czasie znacznie bardziej wpływały na naszą wyobraźnię i postrzeganie niż obecnie, bo wtedy jednak na przełomie wieków, o jak to zabrzmiało, czerpaliśmy naszą wiedzę w mniejszym, znaczy na pewno nie w tak dużym stopniu jak obecnie z internetu, który jeszcze raczkował, ale czytało się jeszcze dużo pism drukowanych, Neo Plus, PSX. Oczywiście, cała masa tych gazetek była. To były, ale to konsolowe były stricte w zasadzie dwa, prawda? Później jeszcze był jeszcze PlayStation Magazine. Tak, chyba. Później jeszcze mieli jakieś takie ogólnosprzętowe, jakieś kliki powychodziły. No, i cała tak, masa tak, tego. Ale jeśli mówimy o takich... Tak, Neo Plus, PSX Extreme. Neo Plus, PSX Extreme i PlayStation Magazine był chyba tak, jeszcze. Tak było. A później, wiadomo, się troszkę pozmieniało, ale pierwsze spotkanie fizyczne. Giełda 2000. Końcówka 2000, może początek 2001 roku. To taki świeży... Świeżynka, tak. Andrzej jeszcze żył w erze, to był, słuchajcie, ja byłem świeżym posiadaczem PlayStation 1, więc szok, niedowierzanie, odpalona jakaś gra.
Nie mam zielonego pojęcia, co to była za gra. Wyglądało fenomen. Chyba Smuggler's Run chyba to było, bo ono chyba było na premierę wydawane. Na premierę na pewno był SSX, był Fantavision. I mi się wydaje, że właśnie Smuggler's Run. To była taka ścigałka. Na obecne czasy wyjątkowo prymitywna. Tak, ale wyglądała niesamowicie. I tak, takim wyobraźcie takiej młody Andrzej, to nie panowie, a za ile to PlayStation 2? 2500 zł. No i koniec rozmowy. To jak będę kiedyś na emeryturze, to może tak, dozbieram. W tamtym czasie, w tym roku, co pojawiła się konsola na rynku, czy to nawet był rok później, czyli 2001, słuchajcie, 2000 zł to było coś astronomicznego. Oczywiście. Tak, oficjalna cena w Polsce to było 2000... bodajże 600 zł, a niektóre sklepy nawet sprzedawały w granicach 3000 zł. Sądzę, że obecnie to byłoby jakieś 5-5,5 tysiąca. No taki powiedzmy, można, że... Można sprawdzić, jak chcecie, sprawdźcie sobie, są kalkulatory inflacji i można zobaczyć, jaka byłaby to różnica, ale sądzę, że około 5 tysięcy w przeliczeniu na obecną wartość nabywczą naszej wspaniałej tak, waluty. Tak, no coś niesamowitego. Oczywiście to bardzo szybko mi wybiło z głowy PlayStation 2 i nie było najmniejszej szansy, abym tą konsolę posiadał. Ale kolega kolegi posiadał konsolę chyba rok czy dwa lata później, zakupioną w Niemczech. Ta konsola w Niemczech była dużo tańsza, o prawie połowę niż w Polsce. Tak, to było bodajże, oficjalna cena amerykańska to było $299, europejska pewnie 299 euro. Więc... No były jeszcze kraje, gdzie były funty. Tak jest, ale w funtach chyba też, chyba 299 funtów, tak sądzę, zresztą tak, bo ja mam historię z tym związaną. Tak, i już jeden kolega posiadał, oj, słuchajcie, co to było za przeżycie móc pograć na tej konsoli, a jeszcze ten sam kolega, który jeszcze nie posiadał wtedy tego PlayStation 2, ale już miał pada, to jest takie podejście, nie mam platformy do grania, ale już mam akcesoria, więc kartę, już... Kartę pamięci. Tak, kartę pamięci. Ale kupię za 1/10 ceny konsoli. Ale już jest jakiś jeden element tej konsoli. Akurat pad był o tyle fajny, bo był w pełni kompatybilny wstecz, więc grając na PlayStation 1, spokojnie mogliśmy tym padem od PlayStation 2, więc już takie pierwsze podejście do tego luksusu zwanego PlayStation 2 było. Moją trzecią historią związaną z PlayStation 2 jest historia, jak już posiadaliśmy tą konsolę, już dużo, dużo później, bo bodajże w 2005 roku, rok przed premierą PlayStation 3, więc mniej więcej to był 2006-2007 był chyba PlayStation 3, no to może był 2005-2006 rok, ja dokładnie nie będę w tej chwili... Bo w 2007 była premiera. Tak. A my tą konsolę PlayStation 2 kupiliśmy już później, konsola już była oczywiście w nowej iteracji, bo już PlayStation 2 Slim. Czyli taki tylko akurat w kolorze. Tylko nie różowa. Nie różowa, tak, ta jest taka... jest, powiem wam, jest przeurocza. Jest absolutnie przeurocza. Ona jest tak, to jest taki wściekły róż. Wściekły róż. Tak. Taki... Jest to edycja Hannah Montana. Mam do tego jeszcze... tak. W zasadzie mam do tego jeszcze dwa pady w tym samym kolorze, kartę pamięci i niestety nie oryginalny, bo fioletowy monitor Hannah Montany, więc to oczywiście sprzęt, który jest dostępny w czasie... Monitor Hannah Montany widziałem u Andrzeja tak. W pracy. Tak, właśnie ten monitor, ale jeszcze mam dostać monitor Hannah Montany różowy kineskopowy, więc wow. To już będzie taki kompletny set Hannah Montana. Coś cudownego. Ale okej. Ryszardzie, powiedz swoją historię, bo ja jeszcze za chwilę wrócę do tej mojej PlayStation. U mnie troszkę się wcześniej zaczęło. W ogóle moja historia konsolowa tak naprawdę wiąże się zawsze z wyjazdami do Irlandii w celu lokalizowania gier. W roku 2000 poleciałem, żeby robić Diablo 2. Wróciłem zajarany wizją Game Boya Advance'a, którego posiadał jeden z kolegów z Japonii, który tam przyjechał lokalizować tę grę na japoński. Było dwóch panów z Japonii, jeden mówił po angielsku i obaj z Capcomu zresztą, jeden mówił po angielsku i nie miał Game Boya Advance'a, a drugi nie mówił po angielsku, ale za to miał Game Boya Advance'a. I wiecie, ludzie potrafią się porozumieć na różne sposoby. Doszło do tego, że mi pożyczał tego Game Boy Advance'a, grałem w Drillera i chyba to jedyna gra, która nie wymagała znajomości języka. Jak przyleciałem do Polski, to w lipcu z drugiej ręki, bo mnie nie było stać, normalnie kupiłem Game Boy Advance'a. W następnym roku poleciałem robić dodatek do Diablo i wtedy w siedzibie firmy Vivendi pracowano mocno na Dreamcastach nad grą, która się nazywała Half-Life. Robiono Dreamcastową wersję Half-Life'a, która oficjalnie się nie ukazała, ale później wyciekła.
I grałem na Dreamcastie w różne rzeczy. Pożyczałem sobie Dreamcasta do mojego Bed and Breakfast i graliśmy, mimo że nie mieliśmy karty pamięci, graliśmy tam w Echo the Dolphin, różne takie gry, jakieś ścigałki, Chuchu Rocket, wspaniałe. Jak przyleciałem z Irlandii, to myślałem, kurczę, chętnie kupię jakąś konsolę lepszą. Dreamcasta znam już. Chciałbym też PlayStation 2, ale PlayStation 2 dopiero w 2001 roku wchodziło i było jakieś tam astronomiczne pieniądze. Kupiłem Dreamcasta. Natomiast w 2002 roku poleciałem robić Warcrafta 3. No i postanowiłem część moich diet, bo miałem diety, przeznaczyć na kupno PlayStation i można było kupić wtedy w takim zestawie ze specjalnym pudełku już zdobionym z Metal Gear Solid 2. Poszedłem do sklepu, byłem zawsze, latałem do Dublina, w Dublinie mieszkałem, czy też w Dublinie, no i udałem się do centrum. W centrum był taki sklep, który się, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał, na pewno coś z Game miał w nazwie. Nie GameStop może? Może GameStop, może to był GameStop, obok w każdym razie, było bardzo blisko do rzeki Liffey. Było bardzo blisko do sklepu Games Workshop, dosłownie tam przechodziło się 20 metrów, a po drugiej stronie rzeki Liffey był taki sklep, który się nazywał Forbidden Stars bodajże, gdzie można było kupić mnóstwo komiksów i no, rozmaitych rzeczy geekowych. W tym sklepie też przesiadywałem dość dużo. No i w tym sklepie Games Workshop również. Ale pierwsze kroki skierowałem do sklepu, chyba właśnie GameStop, i wyciągnąłem, wiedziałem dokładnie, co chcę zrobić. Chcę kupić PlayStation 2, chciałem dokupić jeszcze parę gier. Miałem, uwaga, banknot. Właśnie to nie były funty, to były już euro. To był to pierwszy rok, kiedy były euro w Irlandii. I miałem banknot 500 euro. I banknot, którego panowie w sklepie jeszcze nie widzieli, bo euro było wtedy od 2 czy 3 miesięcy. Był marzec, no to od 3 miesięcy. Wszystko na świeżo. Wszystko na świeżo. I podaję im ten taki banknot świeżusieńki, pachnący jeszcze farbą drukarską. To też niedobrze. Widzę, że jest to obcokrajowiec, no bo nie da się ukryć, że chociaż mówiłem nieźle, i to obcokrajowca się od razu rozpozna. Daję banknot 500 euro, tak jakby pieniądze się dla niego nie znaczyło, bierze to pudełko PlayStation 2 z niezachwianą pewnością, a później idzie na stoisko gier używany i przegląda, co by tu jeszcze kupić. Bo tak zrobiłem. No ale ostatecznie kupiłem PlayStation 2 w tym pakiecie z Metal Gear Solid, ale on kosztował ponad 300 funtów, chyba 350, coś takiego. To dalej taniej niż w Polsce. Tak, dodatkowo wziąłem Grand Theft Auto, trójkę, dodatkowo wziąłem Baldur's Gate Dark Alliance z drugiej ręki, bo czytałem o tej grze dużo i byłem bardzo ciekaw. I chyba coś jeszcze wziąłem, znaczy później podczas tego pobytu kupowałem, bo tam byłem przez 3 miesiące, to jeszcze dokupowałem sporo gier i część z nich, z tych gier będzie u mnie na liście. Na przykład kupiłem grę, to była na owe czasy najdroższa kupiona przeze mnie gra, bo kosztowała 69 euro. Czyli regularna cena. Na teraz regularna, bo wtedy gry kosztowały po 39. Tak, były. No 400 euro, tak. A teraz to była gra za 70 euro, czyli bardzo, bardzo droga. Gra nazywała się Rez. Ja Reza znałem z Dreamcasta. Chciałem go koniecznie mieć też w wersji na PlayStation 2. Tak dobrze znałem tę grę, że słyszałem różnicę, bo są troszkę inaczej, w innej częstotliwości niektóre są sample nagrane, więc jak ktoś zna dobrze obie te wersje, to usłyszy różnicę. I też inne układy dźwiękowe w konsolach. Tak, inne układy dźwiękowe są też. Ale żeby nie mieszać, u mnie nie będzie Reza w dziesiątce, był w dziesiątce Dreamcastowej, to w dziesiątce na PlayStation 2 się nie znajdzie, chociaż tę grę bardzo, 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 bardzo sobie cenię. No i kupiłem, wróciłem do mojego Bed and Breakfast i razem z moim przyjacielem Pawłem, z którym tam wtedy siedzieliśmy, Paweł zajmował się implementacją tekstów, ja zajmowałem się tłumaczeniem i testowaniem. Graliśmy naprzemiennie. A, bo jeszcze wziąłem Gran Turismo też wziąłem. On grał w Gran Turismo i Grand Theft Auto. Ja grałem głównie w Metal Gear Solid i później po paru dniach kupiłem też Pro Evolution Soccer, kiedy wyszedł. A razem graliśmy w Baldur's Gate Dark Alliance. I podejrzewam, że część z tych gier może się znaleźć u mnie w dziesiątce.
Domyślam się. No i jak wróciłem do Polski, niestety całe pudło zostawiłem na miejscu, bo nie miałem tego jak do walizki spakować, a to obecnie podejrzewam, mogłoby mieć jakąś wartość, nie wiem, muzealną, no, ale tego pudła nie mam. Wziąłem PlayStation 2, dwa pady, chyba dwie karty pamięci albo jedna karta pamięci. Pamiętajmy, że wtedy nie można było zapisywać danych inaczej jak na kartach pamięci. Nie można było jeszcze wtedy podłączyć dysku twardego do konsoli. Później się pojawiły odpowiednie urządzenia, ale o tym będziemy jeszcze pewnie w przyszłości mówić w następnym odcinku. Oczywiście, dokładniej. Tak, jak najbardziej. No i tak to wyglądało. Jak wróciłem, to była moja w sumie trzecia konsola. Później dopiero kupiłem PlayStation. Później kupiłem też Xboxa, GameCube'a. To wszystko było w 2002 roku. O tych wszystkich konsolach dowiecie się z poprzednich odcinków. Tak, tak. Mówiliśmy już o tym. Może zostawimy odnośniki. Jak nie zapomnę, to zostawię odnośniki w opisie tego odcinka. Zostawię także odnośnik do naszego Discorda, bo jest już Discord dostępny. Jeśli chcecie dołączyć do grupy osób, które na pewno mają jedną cechę wspólną, czyli kulturalnie wypowiadają się na temat gier rozmaitych i nie tylko gier i cieszą się swoim towarzystwem i pomagają sobie wzajemnie, to zapraszam na nasz Discord, jest bardzo miło, już jest ponad 500 osób, więc na pewno znajdziecie kogoś do rozmowy i do wymiany poglądów i do wymiany doświadczeń i ogólnie do takiej wspólnej interakcji. Miłego spędzania czasu. Tak jest, do miłego spędzania czasu. No dobrze, zacznijmy, Ryszardzie. Tak, od... no bo która chwilę już to mamy... Już rozmawiamy, Ryszardzie, ponad 16 minut. No to dobrze jest teraz zacząć, znając nasze doświadczenia, dobrze mieć takie 40 minut spokojnego. Pozwolisz, Ryszardzie, że ja zacznę miejsce 10? Tak, miejsce 10. Okej, słuchajcie, u mnie miejsce 10 jest historia związana z tym, ale do tej historii za chwilkę wrócimy. Miejsce 10, SingStar. Jako cała seria. Dlaczego? Jestem zdziwiony, ale dlaczego? Nie jakoś przerażająco zaskoczył. Setki przegranych godzin. Zgadzam się. Setki imprezowych godzin. Rewelacyjna gra dla... Może być też i dla całej rodziny. Dla wszystkich. Tutaj limit wiekowy nawet jest... Nawet dla ryczących metalowców, jak najbardziej. Oczywiście. Którzy śpiewają później przeboje, nie wiem... Kogo tam? Bajmu, o, na przykład, Bajmu, bo były polskie hity. Albo tak, no, ja pracowałem nad właśnie. No, tak. Rewelacyjne swoją drogą. Słuchajcie... SingStar, rewelacja, oczywiście. Dwa mikrofony. Jak wybraliśmy się do sklepu kupić zestaw startowy, to mogliśmy się go kupić razem z dwoma mikrofonami, grą, gry, co jest piękną sprawą. Wiele gier z listy SingStarowej są grami zlokalizowane na język polski, czyli mamy oczywiście polskie hity. Nie każde, muszą się każdemu spodobać, ale słuchajcie, to jest troszkę tak jak z weselem. Nikt nie lubi generalnie disco polo, nikt się do tego nie przyznaje, albo może wiele osób. Nie ogólniamy, że nikt. A jak wjedzie jakiś procencik, nagle się okazuje, że cała sala się bawi. Ale SingStar Disco Polo nigdy nie było. Nie było Disco Polo, ale był pop, no tak, różnej jakości, ale byli również Queenie, tak, na przykład. Tak. Cała masa. Było, jeśli takie wielkie zespoły wymieniamy, to był Take That. Oczywiście, jak najbardziej. Tak. Cała masa szlagierów, tak to można nazwać, hitów, hiciorów i cała masa imprez. Zresztą w tamtym okresie czasu... W tamtym okresie, mieszkałem niedaleko, Ryszardzie, ciebie, bo dosłownie stąd 300 metrów. O. Tylko, że ty gdzieś indziej mieszkałeś, tak. Ale generalnie jakby tak multiversum zrobić, to tak, niedaleko jakby stąd. Jakby zrobić zawirowania czasu i przestrzeni, to... Tak, dosłownie 300 metrów po linii prostej. Więc dla mnie SingStar coś niesamowitego. Warto do tej marki wrócić. Mhm. W obecnej chwili jest trochę problem, ponieważ zostaje nam PlayStation 2, może PlayStation 3. Bardzo szkoda, że nie, ja w ogóle nie pojmuję, czemu taki samograj, może nie okazało się, że nie jest samograjem, ale teoretycznie dołączenie takich mikrofonów, bo lepiej się śpiewa do mikrofonu niż do telefonu. Bo no teraz, oczywiście, że tak. To jest jednak takie poczucie trzymania sprzętu służącego właśnie do tego, do śpiewania. A w dzisiejszych czasach, bo tak idźmy już do przodu. PlayStation 4, PlayStation 5 mamy gniazda słuchawkowe w kontrolerach. Tak. Jaki to problem podłączyć mikrofon, czy zrobić adapter i podłączyć mikrofony SingStarowe? Przecież one nie są drogie w produkcji, to są zwykłe mikrofony, tam żadnego szału nie ma. I no samograj, Ryszardzie, samograj. Samograj. Znaczy u mnie w dziesiątce nie ma, natomiast grę bardzo cenię. Zresztą pracowałem przy pierwszej iteracji właśnie chyba polskich hitów. I siedziałem i poprawiałem interfejs i dzieliłem na sylaby wszystkie te piosenki, to było dość tak trudne, ale wyszło. Tak, więc tak, u mnie w dziesiątce SingStara nie ma, natomiast zdecydowane wyróżnienie się tej grze należy za całokształt. Ja mam swoją listę tutaj. O dobrze, u mnie na 10. miejscu jest też gra muzyczna.
Na 10 jest Guitar Hero. To dobry tytuł. Był w poprzednim zestawieniu wyżej, ale no Guitar Hero to jest gra też, która wywarła duży wpływ na mnie i szczególnie na mojego starszego syna, który był wymiataczem absolutnym. Nadal pewnie jest wymiataczem, tylko już nie gra na PlayStation 2, a bardziej gra na PC-cie. I pamiętam, ja kupiłem Guitar Hero, kiedy tylko wyszedł. Byłem akurat w Stanach na E3 i kupiłem chyba w jakimś Toys R Us albo w innym Walmarcie, kupiłem taki pełen zestaw, czyli gitara czerwona i gra. I bardzo się bałem, że mi tego nie przepuszczą przez granicę. Bo jeszcze kupiłem jeszcze dla kompletu, jeszcze kupiłem taki duży miecz Jedi. Te rzeczy te absolutnie nie mieściły mi się w bagażu. Takim ani w walizce by się nie zmieściły, ani w tym bardziej w podręcznym, więc postanowiłem je nieść sobie tak na plecach, to pudło, i zarówno pudło, jak i ten miecz. I o dziwo celnicy byli przemili, w ogóle przeszło to bez żadnego problemu. Miałem to, rzeczywiście nadałem to jako, znaczy nadałem, miałem to z sobą cały czas jako bagaż podręczny i udało mi się przywieźć do Polski. Wydaje mi się, że miałem jedną z pierwszych sztuk w ogóle Guitar Hero w Polsce. Wtedy już miałem konsolę przerobioną i uwaga, tutaj ja praktycznie nie miałem żadnych piratów na PlayStation 2. Przerobiłem ją dlatego, żeby móc pracować nad polskimi wersjami, żeby móc odpalać wypalane płyty. Czyli już bardziej miałeś konsolę przesuwaną do wersji deweloperskiej. Bo taniej było mi przerobić konsolę, niż prosić Sony o wersję deweloperską. Bo jeszcze robiłem kilka gier w ogóle po polsku na PlayStation. Robiłem przede wszystkim Kubusia Puchatka, który był pierwszą grą wydaną, z tego co wiem, na PlayStation 2 po polsku. I robiłem także Spartan Total War. Po polsku. I mam te gry w kolekcji, ale powiedzmy, że nie, na dziesiątkę bardziej Kubuś Puchatek niż Spartan. Ale ten Guitar Hero okazał się absolutnym hitem. Grałem w niego i Andrzej grał w niego mnóstwo, znaczy nie Andrzej Muzyczuk, tylko Andrzej Hajnowski. Ja również grałem, tak, ale akurat na innej platformie. Później, jak wyszedł Guitar Hero 2, znacznie ulepszony, znacznie poprawiony, już z większą liczbą oryginalnych utworów, znaczy wykonywanych przez oryginalnych twórców i z poprawionymi mechanikami, to kupiłem go zarówno na PlayStation 2, jak i już na Xboxa 360. No i grałem w niego na początku na PlayStation 2, później się przerzuciłem na Xboxa 360 i już głównie zostałem przy tej konsoli, kupując kolejne wersje, ale one także wychodziły na PlayStation 2 bardzo długo i w ogóle na wszystkie platformy. Ale muszę tę grę w dziesiątce umieścić, bo jest niezwykle ważna i to jest tytuł, który wstrząsnął swego czasu posadami growego świata. Bardzo prosty pomysł, który się sprawdził, był wykorzystywany także przy innych grach tego typu jak Rock Band i przez pewien czas plastikowe instrumenty rządziły światem, można powiedzieć, pojawiały się nawet w popkulturze. Jest fantastyczny odcinek South Parku, w którym grają Carry On My Wayward Son korzystając z Guitar Hero i to jest... To może dzisiaj to będzie utwór, który zakończy ten odcinek. Być może. Grupa Kansas. Wspaniała. Okej, okay, Ryszardzie, pozwolisz mi miejsce dziewiąte? Jak najbardziej, dziewiąte miejsce. Ja się biłem z miejscem dziewiątym. Większość gier z mojej listy... Tekken? Tak? Biłeś? W sumie jest, a może być na miejscu dziewiątym. Tekken Tag Tournament i pierwszy. Dlaczego pierwszy? Bo do tej gry mam duży sentyment. Bo ja w tą grę dużo grałem, ale nie na PlayStation 2, a grałem na automatach we Wrocławiu na dworcu. Ta gra oczywiście bazowała jeszcze na podzespołach pierwszego PlayStation z większą ilością RAM-u, może trochę szybszym procesorem, ale jednak była jeszcze cały czas jakby ten clue tej gry to był jednak Tekken 3, który jest oczywiście przez wiele osób uznawany za najlepszą część serii i jakby niedościgniony wzór. Tekken tak pierwszy wprowadził tą grę na nowe możliwości, ten tak, czyli możliwość grania dwoma postaciami, przyłączania się między nimi w czasie rzeczywistym, co jest też czymś niesamowitym. Dużo lepsza jakość grafiki w porównaniu do wersji automatowej. Był odczuwalny skok, ale naprawdę mocno odczuwalny skok. To też gra, która dosyć wcześnie wyszła na PlayStation 2, nie pamiętam, to był w pierwszym albo w drugim roku ona wyszła, bo ona jeszcze była wydawana na nośniku CD, nie na nośniku DVD, więc dosyć na początku. Co ciekawe, nośniki PlayStation 2, większość nośników to są oczywiście te standardowe płyty DVD, płyty CD były lakierowane na fioletowo. No. Też taki dosyć ciekawy patent.
Kiedyś myślałem, że to jest zabezpieczenie antypirackie. Później się okazało, że nie, po prostu to nośniki fioletowe miały, nośniki miały dokładane po prostu odpowiedni pigment i były fioletowe. Są do dzisiaj zresztą. Tekken tak, u mnie na miejscu 9. O tej grze za dużo mówić nie muszę, to jest po prostu cudowny Tekken, warto do niego wrócić i pograć, bo to jest naprawdę kawał dobrej gry. A wiesz, ja akurat na PlayStation 2 mało grałem w bijatyki. Głównie do bijatyk służył mi Dreamcast i Soul Calibur. Ale miałem parę bijatyk na PlayStation 2, a pierwszą, którą kupiłem, chyba też jeszcze w Irlandii. Albo niewiele dość krótko po powrocie otrzymałem, nie, to chyba otrzymałem tą grę w prezencie, Virtua Fighter 4. Bardzo dobra gra. Bardzo dobra, z fenomenalną, jak na tamte czasy, grafiką. Grafika była taka i fizyka była taka, że po prostu przez chwilę patrzyłem tylko na ekran, co tam się dzieje. Tam. Cała seria jest znana z tego, tak, że on ma większy realizm i też troszkę trudniejszy jest. Natomiast poziom trudności mną wstrząsnął, sponiewierał i próbowałem grać z komputerem czy też z konsolą, jakoś mi tam jeszcze szło, z innymi ludźmi, jak ja miałem wprawę w tej grze, inni nie, no to znając parę podstawowych ruchów byłem w stanie wygrywać, bo to nie jest gra do wciskania nie. Ślepo przyciski, ale ostatecznie zostawiłem bijatyki. Może wrócę do nich, bo akurat naprzeciw mnie, o tam jest nowy kontroler Arcade Stick 8-bit Do, który podłączę sobie niedługo do Switcha i będę grał, i w ogóle do innych rzeczy. Będę grał w grę. Będę grał w grę. Ale dobrze, moje miejsce 9, bo tak zeszliśmy. U mnie miejsce 9, tak, no tak, zmieniła się, spadła w porównaniu do poprzedniej listy. Gra, która u wielu osób może być najważniejszą grą na PlayStation 2. Słucham, Ryszardzie. Gra, która została stworzona z niezwykłym rozmachem, można powiedzieć takim bondowskim wręcz, piosenka na początku, która od słuchania której ciary przechodzą. Nie mów, że ta gra tak wysoko jest, znaczy tak nisko. Mówię o James Bond, Everything. A to nie. nie, ale swoją drogą, James, zastanawiałem się, czy wrzucić Jamesa Bonda, Everything or Nothing, bo to była gra, nad którą spędziłem mnóstwo czasu. I w zasadzie może nawet bym zastąpił. No co, nawet nie mów. Proszę cię, bo już zawał dostaję. To u mnie Bond na miejscu 11, naprawdę świetny Bond. Everything and Nothing z kapitalnymi miejscówkami. Jakim 11? Na 11, a na 9 Metal Gear Solid 3. Okej. Okay. Metal Gear Solid 3 to jest gra bardzo dobra. Gra, która dostarczyła mi mnóstwo radości. Gra, którą mam w kilku wersjach. Potwierdzam. Tak jak MGS-a dwójkę. Zastanawiam się, czy dwójkę, czy trójkę, ale po prostu trójkę grałem więcej. I trójka jest jeszcze bardziej zakręcona i w niektórych kwestiach bardziej może odkrywcza, czy bardziej twórcza, bardziej kreatywna, jeśli chodzi o podejście na przykład do walk z bossami, o to, jak przedstawiona jest akcja, o poziom fantastyki naukowej, który tam jest, no bo pamiętajmy, że w Metal Gear Solid 3 to są lata 60. i nasz bohater zostaje zrzucony na terytorium Związku Radzieckiego, który tworzy własne mechy bojowe, tak? Własne maszyny kroczące bojowe, zdolne przenieść arsenał nuklearny w dowolne miejsce. Stąd Metal Gear to jest właśnie tak metalowa maszyna krocząca, metalowy łazik i no cóż, gra z wieloma ciekawymi bardzo patentami, takimi jak możliwość polowania na zwierzęta, na faunę, która przywraca nam siły, w tym także na węża chociażby, możliwość ukrywania się w terenie, korzystając z kamuflażu, można kamuflować się na rozmaite sposoby. Wspomniane kapitalne pojedynki z bossami i to jest gra stworzona z ogromnym rozmachem i możecie się zastanawiać, czemu jest tak nisko, ale jest, znaczy nisko, to jest dziesiątka. Top of the top. Natomiast jest w tej grze parę rzeczy, które mnie do tej pory drażni. I drażni przez duże D, to jest podejście pana Hideo Kojimy do historii, który zdaje się traktować obie strony ówczesnego konfliktu jednakowo, które w zasadzie, czy to Rosjanie, czy Amerykanie, w zasadzie mamy te same wartości, tylko troszkę się różni, powinniśmy się pogodzić, chwycić za ręce i zaśpiewać Kumbaya razem. A to nie było tak, no bo w jednym systemie były obozy koncentracyjne i doły z wapnem, a w drugim nie było, więc a tutaj jest to przedstawione tak jakby
zasadzie nasi sowieccy towarzysze byli zbawcami połowy ludzkości. I to mnie gryzło bardzo. Ale to powiedzmy ta fikcja growa, fikcja literacka, ale bardziej mnie gryzło i to była pierwsza chyba gra, przy której rzuciłem padem z wściekłości. To była ostatnia walka z pewnym przeciwnikiem. Nie będę zdradzał, bo warto zagrać, bardzo warto zagrać, ale ostatnia walka, nad którą wielu recenzentów się rozpływało, że to jest najbardziej romantyczna walka w historii gier, że to jest tak wzniosłe, to samo pole walki wygląda tak pięknie i każdy nasz cios jest niczym poezja i jednocześnie rozmawiamy z tą postacią, z którą walczymy i wymieniamy się podniosłymi myślami i to tak nas ładuje, że czujemy tylko wzruszenia, kiedy ta walka się skończy, pozostaje nam zapłakać. Wiecie, co ja zrobiłem, jak pokonałem tę postać? No to ja po prostu szczerzyłem zęby z radości i wyzywałem ją cicho, tak przez zęby, mam cię ty. I tutaj seria... Serdecznie cię nie lubię. Serdecznie cię nie lubię. To była jedna z najbardziej frustrujących i oszukańczych walk, w grach, w jakich uczestniczyłem. Frustrująca dla mnie, bardzo, bardzo frustrująca. I pamiętam tą końcową walkę zupełnie inaczej. No widzisz, dla mnie to było okropne. Popsuło mi to grę w zasadzie. Ale było bardzo ważne dla całego świata gry i dla pokazania przemiany głównego bohatera. Tak. Skąd z takiego zwykłego żołnierza stał się w późniejszych częściach tą postacią. Tą postacią, której imienia teraz nie wypowiemy, żeby wam nie psuć przyjemności odkrywania tego świata, bo jest świat warty jest tego. Turbo skomplikowane. Tam jest tak dużo zwrotów akcji, tak bogaty ten wiesz świat co, to jest. Może jednak tego Bonda dam na 9 miejsce. Okej. Okay. Ale swoją drogą, James Bond Everything or Nothing to jest dla mnie najlepszy Bond, lepszy niż nawet GoldenEye. Dobra. Okej, okay, dobra. Twoje ja miejsce ósme. Ósme miejsce. U mnie będzie Alone in the Dark, New Nightmare, czyli czwarta część Alone in the Dark. Ostatnia dobra część Alone in the Dark. Ostatnia przyzwoita. I mi się w nią bardzo dobrze grało. To jest gra, która... Wyszła na PlayStation 1 też. Też i była w mojej 10. Ale no również ukończyłem na PlayStation 2. I co ja mogę powiedzieć? Klimaty Lovecraftowe jak najbardziej są. Mechaniki czołgów z Resident Evil są. No ta gra jest klonem Residenta, co ty dużo mówić, tylko w innym sosie. Czołgów chodzi o poruszanie się. Oczywiście, tak. Nierówne walki z bossami jak najbardziej są. Bo dlaczego miałoby ich nie być? Dosyć ciekawa historia zahaczająca o mitologię indiańską, trochę pomieszaną z Cthulhu jest. Bardzo dobrze mi się w tą grę grało, też może z tego powodu, że ja tą grę kończyłem kilka lat temu. Nie wiem, 3 lata temu. Jakby teraz nie wrócił, to pewnie miałbyś inne. Ale 3 lata temu to dużo się nie zmieniło tego czasu. Ta gra jest dosyć toporna, ale mi się w nią grało bardzo. Oczywiście, tak jak mówię, to są nasze listy, nasze dziesiątki, bardzo subiektywne. Dajcie znać w komentarzach, bo na pewno rozminiemy się z waszymi dziesiątkami bardzo mocno. Każdy grał w inne gry. Ale sądzę, że jedną grę będziemy mieć. Właśnie, tak się zastanawiam. Ile będziemy mieć gier wspólnych? Znaczy gier, które... W dziesiątkach dużo będzie. Ja sądzę, że będziemy mieć... Sądzę, że będziemy mieć 3 gry wspólne. Lekką ręką, a nawet może dobijemy do 5. Ja mówię 3. Okej, to niech i tak będzie. Ja mówię o 3. No dobrze, Ryszardzie, proszę. Jak tam stoimy z czasem, Andrzeju? No już fatalnie, bo 33 minuty. Czyli mamy 25 minut. No. Tak jest, no, więc proszę. Będziemy. U mnie na miejscu 8, tak? Miejsce 8 to jest gra, moim zdaniem, chyba najlepsza z serii. Na poprzednią generację. To jest gra, kiedy ta firma, która ją stworzyła, wydawała tytuły znacznie częściej niż obecnie, nie odcinała tak kuponów. I to jest Grand Theft Auto Vice City. Bardzo dobra gra. Bardzo dobra gra. Chyba mój ulubiony Grand Theft Auto. Pierwszy to była trójka, której nie skończyłem, a Vice City skończyłem. Tam dodatkowo jeszcze ten klimat lat 80. Fantastyczna muzyka. Aż wylewał z tej fantastyczna gry. Muzyka, świetna intryga. Nie było takich gwałtownych skoków w poziomie trudności, przynajmniej nie doświadczyłem jak w trójce. No i bawiłem się świetnie, więc... No, każdy zna Vice City, prawda? A jak nie zna, to jak załatają tę nową wersję, to polecam poznać. Ja preferuję, chyba nawet sobie odpalę na PlayStation 2, podłączę, tam mam taki telewizor kineskopowy, podłączę sobie pod ten telewizor i będę grał
w tę grę, kiedy będę mieć troszkę więcej czasu, na co niekoniecznie się zanosi, bo dużo, dużo pracy. Tak, dużo i dużo niespodzianek może być też, tak ale nie chcę zapyszać. Andrzeju, twoje miejsce siódme. U mnie będzie Burnout. No i... tutaj mam Dominatora. Tak. Choć cała seria, od trzecia część, Dominator i jeszcze coś było tam, nie pamiętam. Jak Andrzej mówi jakieś tytuły, to od razu sobie myślę, czemu ja tego nie dałem do dziesiątki? To słuchajcie, jest takie dobre. To jest takie dobre. 60 klatek, ultra płynna gra, ta rozwałka w tej grze. Coś pięknego. No, niesamowite. Ta efekciarstwo, ale to jest takie efekciarstwo, które przyjmujemy całym dobrobytem tego inwentarza, tej gry. Jest, to jest rewelacja. Doskonała gra. Wydaje mi się, że chyba z tych gier na PlayStation 2 czy serii w ogóle jedna z lepszych. Znaczy mój ulubiony to był trójka Takedown. Tak, Takedown jest dobry, ale Dominator to jest ekskluzyw na PlayStation 2 i na PSP, który bierze, po prostu czerpie z wszystko, co było najfajniejsze w trójce, dokłada trochę swoich rzeczy. Równie dobrze mogła być tutaj trójka w tym samym miejscu, ale akurat trójki nie mogłem znaleźć, prawdopodobnie jest gdzieś w magazynie, w retrosferze, gdzieś odłożona. Już nie miałem jej w domu, więc miałem pod ręką. To co ciekawe, słuchajcie, bo mam w ręku wersję pudełkową, akurat platynową wersję. Mamy z tyłu polskie napisy na okładce. Ale gra nie jest po polsku. Gra nie jest po polsku, ale już to jest fajne, że już na PlayStation 2 pojawiały się gry z polskimi opisami, z jakimiś tam formami, instrukcjami, tak. To też jest plus dla wydawcy polskiego, który zaczął w końcu się interesować polskim rynkiem. Instrukcji dużo tłumaczyłem akurat, znaczy dużo, tak. Kilkanaście przetłumaczeń. Proszę. Popatrz, to jest siódme miejsce i jeszcze żadnych punktów wspólnych nie mamy. U mnie na miejscu... No jedno jest, już było. Poczekaj, dziesiąte, dziewiąte, ósme, siódme. Siódme miejsce. Na miejscu siódmym jest jedna z pierwszych gier, które kupiłem na tę konsolę. Gra, która niedawno została wznowiona na wszystkie platformy możliwe. Gra, która przyczyniła się do powstania Wiedźmina, czyli Baldur's Gate Dark Alliance. Znakomite hack and slash lub jak to woli rachu-ciachu, osadzone w świecie, czy w świecie Forgotten Realms, zapomnianych krain i w systemie D&D ze znakomitą jak na owe czasy grafiką, szczególnie z efektami cząsteczkowymi, efektami chodzenia po wodzie, brodzenia przez wodę. Bardzo taka przyjemna fabuła, zaskakująca czasami, dość charakterni bohaterowie, niezależni, fantastyczna zabawa, zbieranie przedmiotów i dozbrajanie naszych bohaterów, możliwość grania w dwie osoby na jednym ekranie i radzenia sobie wspólnie z przeciwnościami losów, przepiękne scenerie, które się dość często zmieniają, mnóstwo wrogów, mnóstwo broni, mnóstwo magicznych przedmiotów. No po prostu marzenie. Jeśli ktoś chciał takiego Diablo klona na PlayStation 2, to na samym początku życia konsoli dostał Baldur's Gate Dark Alliance i późniejsza dwójka już taka dobra nie była. Już była, jeśli chodzi nawet o grafikę, ciut gorsza. A jedynka była idealnie dopracowana i teraz jeszcze powiem, że wyszedł Dark Alliance teraz na... Switcha? Nie, czy przypadkiem Dark Alliance nie, wyszedł te, też wyszła też taka gra w zupełnie nowej wersji na Xboxa i na PC-ta i na PlayStation 4-5, ale ona już jest słabsza. Dobrze. No niestety. Ale Baldur's Gate Dark Alliance bardzo, bardzo polecam. Bardzo. Moje miejsce szóste. Wspominałem, że... Nie będziemy mieć pięciu wspólnych. No to będą przynajmniej te trzy. Wspominałem wam, że bardzo lubię horrory, więc u mnie na miejscu szóstym jest trzecia część gry Silent Hill. Gry, która domyka wątki z pierwszej części. To jest tak dosyć ciekawe, że pierwsza część łączy się z trzecią częścią, druga trochę z czwartą. Warto zagrać. Gra, która troszkę wyczerpywała formułę klasycznych Silent Hilli. Było dużo dobra w tej grze. Dobra, to chodzi mi o to, że bardzo ładna grafika, jak na PlayStation 2 oczywiście. Tak, to prawda. Dużo strzelania. Tutaj było postawione troszkę bardziej na strzelanie. Ciekawi przeciwnicy. Był piramidę głowy. Nie pamiętam już w tej chwili. Był. W trójce nie pamiętam, czy był. Wydaje mi się, że był. Ale dużo było gore. Tutaj przemieniony świat w pewnym momencie był taki już aż obrzydliwie. Pokryty rdzą i flakami. Głównie już nawet flakami. Tak, aż dosłownie ściany z mięsa. No takie bardzo obrzydliwa rzecz, ale w tej grze to pasowało. Domknięcie wielu wątków. Ja polecam zagrać. Co ciekawe, ja tą grę kupiłem za 79 zł tam w 2008 czy 2009 roku. Nowo w folii w sklepie, bo te gry na PlayStation 2 w pewnym momencie już były naprawdę nowe, tanie.
A ja mam w wersji promo. Dostawałem swego czasu bardzo dużo promek PlayStation 2. To pokażę w kolejnym odcinku, gdzie będziemy rozmawiać rozmaite nośniki, wydania, serie i tak dalej. Ryszardzie, twoje miejsce. Szóste, tak? Tak. Moje miejsce szóste. To jest gra RPG, którą Andrzej chyba nie grał. Nie Pokémony, ale może jakieś tam elementy wspólne mają. I to jest gra spod serii Shin Megami i nazywa się Digital Devil Saga. I ma dwie części, część pierwszą i drugą. Ja tutaj daję je jako całość. Mam spędzone z tymi grami, nie wiem, grubo ponad 200 godzin. Grubo. Zwłaszcza z częścią pierwszą. Zaprzyjaźniłem się z bohaterami bardzo mocno. I no jest to znakomity japoński RPG z bardzo ciekawym systemem walki, z bohaterami i przeciwnikami wziętymi z rozmaitych mitologii, z naciskiem na mitologię hinduską. Więc jest tam... Przeciwnicy, z którymi się spotykamy, są naprawdę dla nas mocno dziwni i odmienni. Orientalni. No orientalni, tak blisko wschód, znaczy właśnie kultura hinduska jest tak indyjska, jest tak bogata, że my znamy tylko takie przekazy. Klisze takie. Takie klisze, tak. A tam jest trochę ponad te klisze, plus bardzo ciekawa fabuła opowiadająca o świecie przyszłości, takim postapokaliptycznym lekko, do którego przybywa dziwna posłanka, posłaniec, dziewczyna posłaniec, nie wiadomo skąd, i rozwiązujemy tajemnicę jej i no dzieje się w tej grze bardzo dużo. Finałowa walka z potężnym bossem to jest coś, do czego się długo przygotowywałem i cały dzień, no to tak pamiętam jak grałem w to, podchodząc kilka razy, próbując różnych strategii. Bardzo byłem zadowolony z siebie, kiedy tę grę przeszedłem i tam, z tego co pamiętam, można było stan gry z jedynki przenieść do dwójki sobie. To jest fajna rzecz. Bardzo fajna rzecz. Okay. Super gra. Szkoda, polecamy. Że nie jest wznawiana. No niestety, może za jakiś czas. Zresztą z PlayStation 2 jest taki problem, że wiele gier, które wyszły na PlayStation 2, zostały na tym PlayStation 2. Tak. I trochę szkoda, bo zarówno Sony, czy inni wydawcy mają naprawdę fajne zaplecze do wznowienia tytułów, które już mają niektóre po 20 lat, no może przesadzam trochę, ale generalnie mają już na tyle dużo mają lat, mają po 20 lat, tak? No, tak. O tych grach już dawno temu ludzie zapomnieli. I można by wznowić, nawet jakieś zrobić wariacje na temat tych klasycznych tytułów w jakiś tam nowy sposób. Okej, okay, moje miejsce piąte. To będzie gra z numerkiem 4, czyli Resident Evil 4. Gra, która wywraca mechanikę Rezydentów. Na PlayStation, najgorszą wersję to pokazuje. Ale ja najwięcej grałem akurat na PlayStation 2. Jeszcze wersję platynową. To jest najgorsza wersja tej gry. Najgorsza. No trudno, ale w to najwięcej grałem. No dobrze, cóż mogę poradzić? No to GameCube już miałem później, niestety. No wersja GameCube'owa była najlepsza. Tak była jest. Pierwsza i no, bo GameCube był trochę jednak mocniejszy od PlayStation. Tak, ale o tym powiemy już w drugiej części. Słuchajcie, czwarta część. Gra, która po pierwsze, gdzie tam są zombie? Tam nie ma zombie. Zupełnie inny rodzaj sterowania postacią. To akurat Leon był głównym bohaterem. Sterowanie było zupełnie inne. Inne podejście do rozgrywki. Aczkolwiek niektóre elementy były oczywiście tożsame ze starymi częściami. Cudowna gra. Teraz jest dostępna na Oculusie Questie. Polecam. Tak jest. Ja również polecam. Czwarta część niesamowita. W tym roku jest szansa, że może Capcom zrobi jakiegoś remake'a tej czwartej części. Ogólnie możecie ją teraz dorwać na każdej platformie. Jest na PC-cie, jest na Xboxie, jest na PlayStation 4 i 5, jest na Switchu. Więc jeśli macie jakąkolwiek platformę sprzed kilku lat, to możecie spokojnie... Nie wierzę, że w nią nie graliście. Tak. Że ogólnie, znaczy ja tak mówię Andrzejowi, że to najgorsza wersja jak na tamte czasy, ogólnie to jest znakomita gra, znakomita, jedna z najlepszych i najważniejszych gier w historii w ogóle. Mhm. Także bardzo dobry wybór, Andrzej. Ale u mnie nie ma, bo nie grałem na PlayStation 2 w nią, więc... Proszę. Natomiast... Na Xboxa pierwszego nie wyszło, tak przerwę ci jeszcze. Na Xboxa One'a? Nie, pierwszego, klasycznego Xboxa. Nie wyszło, nie. No właśnie dziwne. Już wtedy umierał. Znaczy został zabity. U mnie na miejscu piątym jest Wielki Zamek, Dziwne Cienie, brak dialogów, przepiękne oświetlenie takie, jak mam wrażenie, kiedy gram w tę grę, że wyszedłem w jakieś niedzielne, letnie popołudnie i promienie słońca przebijają się przez listowie, oświetlając łagodnie, takim właśnie
delikatnym blaskiem świat wokół. Nasz bohater wyzwala się z trumny, w której został zamknięty przez jakichś złych ludzi. Jest chłopcem jedynie, ale już chłopcem, który wie, że dobrze jest pomagać innym, i on pomaga dziewczynce, która jest uwięziona w wieży. Gra nazywa się Iko. Jest jednym z najpiękniejszych growych przeżyć, przez jakie przeszedłem. Coś absolutnie fantastycznego. Mam Iko w kilku wersjach. Mam tę z taką piękną, charakterystyczną okładką. W zasadzie mogłem te gry wyciągnąć i postawić i pokazywać. A tak widzicie białe. Tutaj to będę pokazywał w kolejnym odcinku. Ale przepiękna gra. Pamiętam, że kiedy zacząłem w nią grać, to też kupiłem ją w Irlandii. To ja grałem, Paweł siedział obok i komentował. Mieliśmy taki let's play. I to jest krótka gra. Zajęło mi przejście 5 godzin jakieś. I tak, to nie jest bez długo, żadnych. Nie mieliśmy jakichś zagwozdek zagadkowych. Natomiast. Nie zdradziłeś tytułu? Czy zdradziłeś tytułu? Powiedziałem Iko. No właśnie. Powiedziałem Iko? Jak nie było. Iko. Wspaniała, cudowna, rewelacyjna gra. Zastanawiałem się, czy nie wrzucić też Shadow of the Colossus tutaj. Natomiast nie zdecydowałem się na to. Od razu mówię, że u mnie Shadow of the Colossus nie ma, bo to była zbyt ambitna gra na PlayStation 2. I o ile kupiłem ją od razu, to przechodziłem już później, kiedy wyszła wersja zremasterowana na PlayStation 3, bo na PlayStation 2 działa w 15 klatkach. No tak. Przeszedłem na PlayStation 2. Gratulacje. Ja pokonałem pięciu gigantów, chyba sześciu. Wszystkich przeszedłem, zwiedziłem tą grę. To jest cudowna gra, od razu warto o niej wspomnieć, ale u mnie w dziesiątce jej nie ma, natomiast u Andrzeja na miejscu czwartym... Jest właśnie ta gra, czyli Shadow of Colossus. Gra monumentalna. Kolosalna gra. Kolosalna gra. Gra, która jest silnie połączona z Iko. Tak, Ryszardzie? Fabularnie? Tak? Oczywiście. Oczywiście. Po skończonym filmie, słuchajcie, porozmawiamy sobie o spoilerach, ale gra, jak powiedziałem, monumentalna gra... To jest gra, która jest takim doświadczeniem... metafizycznym. Tak. Te same doświadczenie dopiero przeżyłem przy Breath of the Wild. Bo tam jesteś zmuszony zabijać te olbrzymy, które tak naprawdę one ci nic nie robią. To ty jesteś agresorem, to ty jesteś tym złym. Nie jest niejednoznaczne zakończenie. Wstęp, który nas trochę polaryzuje w konkretną stronę. Tak. Ale gra przecudowna, tak jak Ryszard przed chwilą wspomniał, gra, która niestety z PlayStation 2 wyciska wszelkie możliwe poty, aż tak konsola się krztusi. Tak. Ja miałem to szczęście pecha, że ją przeszedłem właśnie na PlayStation 2, co w pewnych momentach było frustrujące, ponieważ gra potrafiła tak mocno lagować, to schodziły klatki, na 15 klatek to było dobrze. Były momenty, gdzie... kontroler miał problem z synchronizacją z obrazem. Ja już dostawałem się do tego, już się z gąską. Tak, już i co, i bach. I mimo tego, że wiedziałem, że w tym miejscu trzeba wcisnąć ten przycisk, ja go wcisnąłem, to się nie zgadzało. Niestety robiła się desynchronizacja i był problem straszny. Cudowna gra. Ja ją polecam. Wyszedł cudowny remake na PlayStation 4. Zrobiony przez Bluepoint Games, czyli ludzi, którzy są odpowiedzialni także za fantastyczny remake Demon's Souls. Tak. A teraz prawdopodobnie pracują nad Bloodborne'em 2. Tak słyszałem. Też coś mówią plotki na temat MGS-a pierwszego, że też chyba. Ale może, nie wiem. MGS nikogo. Aż się zakrztusiłem, przepraszam bardzo. Moje miejsce czwarte. To jest gra sportowa, ale nie taka typowa sportowa, to nie jest piłka nożna. To jest sport, którego niestety nigdy nie uprawiałem, ale może w przyszłą zimę mi się uda. Czyli jazda na snowboardzie. I jest to SSX Tricky. To była pierwsza gra tego typu, z którą się zetknąłem i gra, w której się absolutnie zakochałem i grałem w nią do upadłego, maksując wszystko, co się da. Później zacząłem także grać w SSX-a, czyli tę pierwszą część, bo mieliśmy SSX Tricky, później trójka, później SSX On Tour, ja je wszystkie mam, wszystkie grałem, ale i trójkę szczególnie bardzo lubię, natomiast to Tricky pozostawiło we mnie taki ślad. Ja pamiętam, jak poszczególne trasy wyglądają, pamiętam, jak się robi triki. Podejrzewam, że gdybym teraz chwycił kontroler do ręki, to od razu pamięć mięśniowa by zadziałała i byłbym w stanie
przejechać, robiąc jakiś całkiem niezły wynik. Doskonała jak na tamte czasy grafika i płynność obrazu. Nie wiem, czy to było... To wydaje mi się, że to musiało być 60 klatek. Tak, oczywiście. Działo wyśmienicie. Z ogromnym rozmachem zaprojektowane trasy, które miały mnóstwo skrótów, mnóstwo jakichś takich tajnych przejść i można było troszkę naginać zasady i jeździć tak, aby no, sobie tę trasę skrócić. Świetne triki, jak sama nazwa gry wskazuje. Wspaniała gra, bardzo chciałbym, żeby to była marka, która doczekała się odnowienia, ale bez żadnych tam jakichś przegięć. Gdyby ktoś po prostu zrobił SSX Tricky, takie jakie było, z lepszą grafiką, z... Nowoczesne po prostu. Tak, nowoczesne, tak, ale żeby, wiesz, żeby tam nie dodawali jakichś tam... Mikropłatności. Wiesz, zbierania jakichś tam strojów. NFT. I tym podobnie. Po prostu chciałbym taką grę, jaka była, tylko z... grafiką dostosowaną do obecnych standardów, byłbym bardzo zadowolony. Miejsce czwarte u mnie. Miejsce trzecie u ciebie to... MGS 3. W końcu mamy pierwszą grę, która się zgadza, a wiesz co, to może jednak tego Bonda. Ryszard dużo powiedział, aczkolwiek nie zgadzam się z jego opinią o ostatniej walce. Nie tylko o ostatniej walce. Rosja też była źle pokazana tutaj. Też była źle. A kto wywala atomówkę na początku gry? Ale nie, to ogólnie są fajni. To tak, wiesz, to dlatego wywali tę atomówkę, bo zostali do tego zmuszeni przez tych złych imperialistów. No, tak, taki jest odbór. Tutaj mamy agentów podwójnych, potrójnych. Tak. Dużo zamieszania w tej grze jest. Nowe mechaniki, które zostały wprowadzone od części drugiej, którą zresztą mam, nie znalazła się dziesiątce przez moją pomyłkę. Miała być dziesiątce, gdzieś mi tam zaginęła po drodze, ale trzecia część, która pozwala nam się zanurzyć w historii węży różnorakich i zobaczyć, od czego to się wszystko zaczęło, jak się zaczęły zmieniać postacie. Warto w nią zagrać. No, walki z bossami, niektóre były niezapomniane. Przecież walka z jednym bossem, ze snajperką, to przecież to było coś niesamowitego. Zwłaszcza, że można ją i było uniknąć w pewien sposób. Oczywiście, tak. Ale o tym może jeszcze kiedyś porozmawiamy już ze spoilerami. Moje miejsce trzecie to jest MGS 3. Zobaczcie. Tak jakoś wyszło. Gra przecudowna. Warto w nią zagrać. Tak, dostępna oczywiście też w reedycjach różnorakich na nowsze konsole. No tyle. Dobrze. To u mnie na miejscu trzecim jest gra sportowa dla odmiany. A w zasadzie cały cykl, bo chodzi o Pro Evolution Soccer. Jestem wielkim fanem piłki nożnej. W sumie, kurczę, mogłem pójść tym tropem i zostać piłkarzem. Próbować zostać piłkarzem, ale nie wyszło. Natomiast bardzo w piłkę nożną grać lubię, zarówno na żywo, jak i na konsoli. Cóż się dzieje? Kontynuuj, Ryszardzie. I Pro Evolution Soccer to była w tamtych czasach, czyli w początku XXI wieku, zdecydowanie najmocniejsza seria gier piłkarskich. FIFA była w zdecydowanym dołku, z którego przez długi czas jeszcze nie wyszła, dopiero tak po 2010 roku. FIFA 10 FIFA 10 już była taką solidną FIFA. Tak, natomiast Pro Evo moim zdaniem wtedy nie miał konkurencji na żadną platformę i najwięcej chyba grałem w szóstkę. Piątkę, nie pamiętam już, które. Mam je wszystkie po prostu, więc dla mnie to jest jedna taka marka, na którą spędziłem mnóstwo czasu. Nawet kiedy wyszły nowe konsole, nawet kiedy wyszła 360 wtedy, to grałem na PlayStation 2, bo te wersje początkowe na nową wówczas generację były bardzo niedopracowane, więc ja pozostawałem jeszcze przez chyba dwie części, zostałem przy PES-ie z poprzedniej generacji. Zarówno grałem także na Xboxie, bo miałem jedną wersję na Xboxie i grałem na Xboxie z wykorzystaniem raczkującego wtedy jeszcze Xbox Live. To był rok 2004 chyba. Tak, tak. Jestem jednym z pierwszych w Polsce w ogóle użytkowników Xbox Live, który nadal ma ten swój nick. ID, EID. Tak, EID. Może kiedyś coś dostaniesz od Microsoftu, jakiś na przykład dyplom. Jasne. Więc umiałem miejscu trzecim Pro Evolution Soccer. Fantastyczna seria piłek nożnych, która niestety umarła. I Konami zabiło nie tylko Metal Gear Solid, ale zabiło też najlepszą piłkę nożną dla mnie, czyli Pro Evolution Soccer. Jedną z najlepszych Metroidvanii też zabili, czyli Castlevania. Nie ma. Miejsce drugie u mnie, Silent Hill 2. Gra, która jest... A ty tak numerkami dobierasz, tak? Tak jakoś wyszło. Gra, która jest opus magnum tej serii. To jest najlepsza historia. Niezapomnieni przeciwnicy, piramidogłowy. Mrok,
rozpacz, strach. Dużo zakończeń. Tak. Statki kosmiczne. Również, ale to już takie... Alternatywne rzeczywistości. Oczywiście są. Gra, która jest czymś niesamowitym, każdy musi zagrać, kto jest fanem horrorów, bo oczywiście nie zmuszam, bo dlaczego by nie. Cudowna gra, w nią trzeba zagrać. A ja w nią nie grałem. I dlatego ja mam tutaj... Jest zły, Andrzej. No troszkę jestem poirytowany tą sytuacją, nic nie poradzimy. Jak tam czas? Ryszardzie, twoje miejsce. Drugie, tak? Tak jest, oczywiście, spokojnie, miejsce... dojdźmy do twojego miejsca drugiego. U mnie na miejscu drugim jest Final Fantasy, które od część, która przez wielu uważanych jest za najgorszą, czyli Final Fantasy 12. No nietypowy wybór. Które ja bardzo, bardzo lubię, chociaż zastanawiałem się, czy nie wrzucić dziesiątki, bo dziesiątka to było pierwsze Final Fantasy, które skończyłem. Kupiłem też będąc w Irlandii, tam zacząłem grać, daleko doszedłem, albo skończyłem po powrocie do Polski i no, też były fantastyczne postacie i świat. Ale dwunastka bardziej mi przypominała, jeśli chodzi o konstrukcję tego świata właśnie, w którym to był też Ivalice znany z Vagrant Story oraz przedstawienie bohaterów bardziej mi przypominało europejskiego, zachodniego RPGa. Nie było tam takich, powiedzmy, mocno anime postaci. Super deformersów. Tak, nie było super zdeformowanych postaci. Wszystko wyglądało jakby było bardzo inspirowane kulturą renesansu europejskiego. I tak wyglądały zarówno projekty architektoniczne, jak i projekty bohaterów. Dodatkowo kapitalny system walki oparty na tak zwanych gambitach, wzorowany mam wrażenie na grach MMO, znakomicie się sprawdzający podczas rozgrywki, doskonała fabuła, bardzo rozbudowana, bardzo ciekawi przeciwnicy, rozwój postaci. Co prawda główny bohater Van to jest podobnie pozbawiony charyzmy co Tidus czy też Tidus z dziesiątki, ale można było sobie wybrać, kim się gra i ja nim grałem najmniej. Także bardzo Final Fantasy XII polecam, zwłaszcza, że teraz wyszły wersje pod tytułem Zodiac Age na wszystkie konsole. Mam kupiłem i na Switcha, i na Xboxa, i na PlayStation. O proszę, aż trzy wersje. Aż trzy wersje. I plus mam dwa pudełka na PlayStation 2, bo jedno dostałem, mam promkę i mam też wydanie normalne. No, to się masz czym pochwalić. Ja niestety dwunastki gdzieś kiedyś umiałem w kolekcji, ale gdzieś wyfrunęło. O, a na miejscu pierwszym gra z numerkiem 1, God of War 1. A Ryszardzie, ciebie co jest? Mów. God of War, co ja będę mówił? To jest gra mistrzostwa. To jest idealne połączenie gry typu slasher z platformówką troszeczkę. No. Są elementy platformowe jak najbardziej, z dużą skalą. Gry. Tak, to prawda. Skali jest dużo. Jest odpowiednio brutalna. O głównym bohaterze, o Kratosie, co tu dużo mówić? To jest... wiecie, to jest takie creme de la creme tej gry. Jego potyczki z różnorakimi bossami, czy z bogami, no to jest coś niesamowitego. Gra, która jest dla mnie numer jeden na PlayStation 2. Zarówno i pierwsza, jak i druga część, ze względu na to, że tutaj akurat mogę spokojnie obie części do kupy złożyć. Ja polecam, no w to trzeba zagrać. Zresztą tym bardziej, że wyszły reedycje później na PlayStation 3. Tak. Na PlayStation 4 nie wiem, czy wyszły. Chyba nie wyszły. Właśnie to też jest trochę szkoda, bo że nie można zagrać ani na PlayStation 3, ani na PlayStation 4. Ale na PlayStation 3 możesz zagrać. 4 i 5, przepraszam. Ale znając Sony, to pewnie za jakiś czas będzie jakaś możliwość, wydadzą pewnie jakąś natomiast wersję. Natomiast pojawiła się wersja na ten, na PSP. Ale to są na osobne PS Vita, znaczy, przepraszam. Tak, tak. Na PS Vita też wyszły właśnie porty z PlayStation 2. Trzeba zagrać. Trzeba zagrać. Bo u mnie na miejscu pierwszym też jest God of War, tylko że z naciskiem na drugą część. Doskonała. Naciskiem na drugą część, która jest tak monumentalna, tak pełna rozmachu, tak kolosalna, tak, ta kwestia skali, która się zmienia. Najpierw widzimy naszego bohatera w wielkim zbliżeniu, po czym kamera się oddala, a my lecimy na Pegazie przez wzburzone niebo i tam pod nami fale biją o skały i to wszystko wygląda niewiarygodnie, nieziemsko, tak mrocznie, baśniowo. System walki bardzo fajny, wrogowie rewelacyjni, bardzo dobrze zastosowane sekwencje, te quick time events, tak? Tak. Czyli sekwencje szybkiego wciskania przycisków, które mogą być zmorą czasami, ale tutaj zostały potraktowane bardzo dobrze. Świetna fabuła, niezwykle charyzmatyczny główny bohater.
Ja ogólnie uwielbiam całą serię God of War. Grałem we wszystko grałem po wielokroć. Czasami sobie przypominam, teraz na przykład gram na PlayStation 3, gram w Ghost of Sparta, wzięte z PSP najpierw, ale dostępne też na PlayStation 3. I no cóż, dla mnie to jest, tak jak dla Andrzeja, najlepsza gra na PlayStation 2 i to jest już marka, która przez długi czas była nierozerwalnie związana z tą platformą. Aż do 2 tygodnie temu. Tak jest. Kiedy pojawił się God of War na PC-cie. I nagle w pewnym momencie, słuchaj, był taki wielki huk, trzask. I nagle miliony głosów zamarły w przerażeniu. Tak jest. No to co? Mamy naszą 10. Dajcie znać w komentarzach, bo jesteśmy ciekawi waszej 10. Tak jest. Gwarantuję sobie, Ryszardowi i wam, że każda będzie inna. U mnie na przykład wypadł Ratchet i wypadł Jak i Daxter. Czy u mnie nie ma żadnych platformówek, które kocham, prawda? U mnie odpadł Killzone, GTA San Andreas, no, Gran Turismo 3, Shadow Hearts, świetny RPG, mało znany. Kingdom Hearts 1. Maximo. O, Kingdom Hearts cudownie. Tak, Devil May Cry chociażby. O, Devil May Cry, rewelacja. No. Tak, ale akurat to mało gram. W jedynkę przechodziłem kilka razy. Nawet byłem w jedynkę dobry całkiem. Tak, no. Bardzo dobre gry. Zresztą tych gier wyszło, słuchajcie, ponad 3000, czy nawet 4000, zależy gdzie zerknąć. Rewelacyjna konsola. Sony ma cudowne archiwum wspaniałych gier, z których tylko brać, czerpać garściami, podbijać rozdzielczość i jeszcze, nie wiem, proporcje ekranu i wydawać na te PlayStation 4 i 5. Ludzie będą to grać, bo to są świetne gry. No, gdyby ktoś mi dał SSX-a nowego, gdyby ktoś mi dał God of War'a odnowionego. No tak, starego odnowionego God of War'a. Gdyby ktoś mi dał Jamesa Bonda Everything or Nothing, to byłbym bardzo zadowolony. No i cóż, to było na tyle chyba dzisiaj. Tak jest. Widzimy się i słyszymy niedługo. Bądźcie zdrowi. Tak, trzymajcie się ciepło. Jeśli ten materiał się wam podobał, to byśmy byli wdzięczni za pokazanie kciuka w górę, żeby algorytm nas zauważył, za komentarze, ewentualnie za subskrypcję, jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co tutaj jest tworzone i z transmisjami na żywo. I zachęcam także do kanału Discord. I to chyba było tyle, tak? To będzie wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Cześć. Mac nigdy tak nie robi. Dobra, już się nagrywa? Tak. Zobaczmy, czy nie przeginamy z dźwiękiem. Dźwięk jest ok, nawet jak bardzo, bardzo źle jest, to jest dobrze. A teraz ja coś powiem bardzo głośno. To jak znam Andrzeja, to on to wykorzysta w końcówce. Oczywiście, że tak, jasne. Więc już mamy wstęp gotowy, a w sumie zakończenie, czyli tak zwaną tyłówkę. Tyłówka. Tak zwany trzej. Okej, okay, podejście numer dwa. Ja coś mówię, teraz mówię troszeczkę głośniej. Mówię, ekscytacja PlayStation 2, wow! A, teraz ja. No to ja mówię sobie tak jak zwykle, ale teraz mówię strasznie głośno, do cholery! Tak jest. I zobaczymy, jak to będzie.